Siemaneczko, cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Tomek. Godzina, słuchajcie, 18:00, piękny, ładny dzisiaj dzionek, słoneczny przede wszystkim. Tak więc fajnie, jakby takie były święta, oby tak było, chociaż pogoda się zapowiada inaczej. No i co, wracając, godzina 18:00, mam do rozpakowania 3 paczuszki, z czego tak naprawdę nie pamiętam, co zamawiałem, słuchajcie. A tutaj specjalnie zamówiłem tak naprawdę pod te cudeńko, pod Amigę 500 Mini, słuchajcie, którą rozpakuję, którą przedstawimy, zagramy, zobaczymy pierwsze mój zachwyt tym sprzętem, słuchajcie, bo będzie na 100%. Dlaczego? Bo to jest konsola, chciałem powiedzieć, to jest komputer domowy z mojego dzieciństwa, tak więc Amiga 500, pół mega, słuchajcie, żonglowanie dyskietkami, Mortal Kombat, inne gry platformówkowe typu Super Frog, Zul, no było tych gier mega, przygodówki też były, słuchajcie, Scout Quartermaster, super gierka i to polska, więc no dużo wspomnień, w sumie 50 tysięcy gier wydano na te cudeńko, tak więc no firma Retro Games wydała nam, słuchajcie, mini konsolę, jeżeli ona się sprzeda, żeby na tyle, żeby zarobiła na siebie, no to wydadzą wersję troszkę większą z aktywnymi przyciskami, więc już w ogóle będzie ukłon dla fanów, słuchajcie, Amigi. Czekałem na to tak naprawdę, odkąd pojawił się Super Nintendo. Nie Super Nintendo, tylko Famicom, czyli Nintendo Entertainment System jako mini. Wtedy jak oni w ogóle to zapowiedzieli, to oni zaczęli wydawać te konsolki retro, tą właśnie konsolą przede wszystkim, bo jakieś wcześniejsze tam nie firmowe, tylko firmy trzecich firm, no to dużo do życzenia miały te konsole, prawda, retro. Ale teraz powiedziałem sobie właśnie, jak wydali już Nintendo oficjalnie Entertainment, no to mówię, kurczę, żeby wydali mi taką Amigę, żebym, ja chcę taką Amigę mini. I wszystko wychodzi na to, że taką w końcu otrzymałem, więc Amiga przystosowana już pod HDMI, więc 720 rozdzielczość, możliwość WHD Low, ta konsolka ma, więc oprócz tych 25 gier, słuchajcie, które są tutaj, no to duże do życzenia może dawać, chociaż one są dobre. Są, słuchajcie, Wormsy, i to jest wersja ta lepsza, Director Cut, ona super, ona śmiga tylko i wyłącznie na Amiga 1200, Zul, Another World, słuchajcie, Alien Bread 3D, Kick-off dwójeczka, no to są The Chaos Engine, nawet mam oryginał na Amiga CD32, Speedball, słuchajcie, też dobra gierka, chociaż już bardziej nie moje klimaty były, wolałem Sensible Soccer, jak mam być szczery, i Manchester United, to już było taki widok jak w FIFA 96, więc ja się tym bardziej jarałem. Pinball Dreams, no to wiadomo, też super gierka. No to jest Lost Patrol, też dobra gra, te gry się ogrywało. Alien Bread, no słuchajcie, to był taki, wiadomo, Amiga miała problem z tymi grami, słuchajcie, no po prostu sprzęt był za słaby, żeby zrobić dobrego FPS-a, ale tutaj w tym wypadku Alien Bread 3D jak najbardziej pozytywnie wypadł, chociaż przy grach, które PC nam dostarczał wtedy, no to już niestety nie było szałupału. Ale wracając do Amigi, tak więc cieszę się niezmiernie, zrobimy unboxing, zrobimy recenzję tego sprzętu, wiem już, że czas mi na to pozwoli, więc fajnie, cieszę się, bo będę mógł w końcu usiąść do sprzętu i się trochę pobawić, bo naprawdę ostatnim czasem tego czasu po prostu nie mam. Co jeszcze do mnie przyszło, jak już o tym mówimy, no to słuchajcie, pokrywka, zamówiłem już jakiś czas temu pokrywkę do Amigi, akurat tutaj w tym wypadku 1200, tak więc no inna już kość, te gierki zdecydowanie ładniejsze kolorki miały, lepiej się prezentowały, no i lepsze te tytuły, tak jak chociażby właśnie Worms Director Cut wyszły na Amigę 1200, tak więc no mocniejsza konsola, tutaj mam w środku 10 mega, słuchajcie, WHD Load i te gierki fajnie śmigają, więc sobie tutaj jest kątek Amigi, z tyłu jest, słuchajcie, Amiga CD32, też teraz mocno pożądana, w szczególności, że
Klawiaturka, słuchajcie, jest w bardzo dobrym stanie. Tak samo pilocik jest tam, stacja dysków, słuchajcie, i to wszystko oryginalne, myszka, fajny komplecik, mam to, też jest to rozszerzona, słuchajcie, wersja, bo żeby przerobić Kickstart, bo jak dobrze wiecie, no problem był z czytywaniem niektórych gier, a tutaj tak, tak naprawdę mamy schowaną 500, tak? 500, no komputer mojego dzieciństwa, bardzo proszę, kart tutaj o kawałek przebija, tutaj mam Amiga akurat 500 plus, no to wersja rozszerzona, która wyszła po 500, przede wszystkim charakteryzowała się, że już miała 1 MB pamięci. Tak więc super, o tym co o Amidze pogadamy, mam nadzieję, że nie jeden odcinek zrobimy, no bo 35 lat, słuchajcie, to jest kawał czasu i warto, warto teraz wyjąć te konsolki, wracając. 6 godzina, powyjmuję sobie to wszystko, popodłączam, zobaczę, słuchajcie, jeszcze tu muszę się, tu jest 600, to nie będę akurat jej ruszał, ale planuję, słuchajcie, też historię zrobić z Amigą i chciałbym to zrobić z moim tatą, bo to on wczepił we mnie tego pasjonata, tego wszystkiego, co mam za sobą, właśnie zaczynając od Amigi tak naprawdę. Były wcześniej jakieś tam Rambo i tak dalej, ale to do mnie nie podeszło, bo też byłem za mały brzdąc, ale tak naprawdę od Ponga zaczynałem i to ruskiego takiego jest gdzieś on tutaj schowany, o tym też opowiem, ale to jest dzień Amigi, więc chciałbym zrobić właśnie taki, jeszcze nie mam koncepcji na ten odcinek, ale chciałbym to zrobić z tatą, żeby on opowiedział, jak to było z tą moją pierwszą Amigą, no bo wiadomo, ja miałem 5 lat, zbytnio mogę już tego nie pamiętać i sobie dodawać coś, przekłamywać, tak więc chciałbym to posłuchać ze strony taty, więc może być fajny odcinek, wtedy bym akurat wystawił wszystkie Amigi, żeby było ciekawie, ale muszę, słuchajcie, wyjąć pudło od Amigi CD32, żeby pokazać wam padzika, jaki kontroler, to nie joypad, bo to już nie był, słuchajcie, joystick, jak na Amidze mocno graliśmy, no to tam joysticki były nam potrzebne i bardziej kojarzymy w ten sposób w Polsce niż kontrolery do Amigi. No wiadomo, przez pryzmat lat to się zmieniło, Mega Drive nam fajnie pokazał te kontrolery, NES przede wszystkim, no to my też byliśmy wychowani na tych kontrolerach, ale ci co łamali, słuchajcie, sprężynki w Amidze dobrze wiedzą, że graliśmy na joysticku, no więc weź zróbcie sekwencję w Mortal Kombat, no to trzeba być kocurem, teraz już jest to nie do powtarzenia, nie do powtórzenia czasami, ale takie fatality wychodziło w Mortalu, że była bania, więc super wspomnienia, tak więc tutaj kupiłem Commodore 64 Mini, słuchajcie, ze względu na to, że dają tam nam ten klasyczny joystick na USB, który śmiga z tą Amigą, więc też to porównamy, więc będzie fajniutko, będziemy giercować sobie na Amidze i wspominać właśnie historię tej Amigi. Super to były czasy, bez kitu, najlepsze czasy pokazujące mi to wszystko, co mnie jara do dnia dzisiejszego. Super, super. Amiga, must have. Piszcie w komentarzach, co wy sądzicie o tej konsolce, o jakieś wspomnienia, bo 35 lat warto uczcić paroma fajnymi filmikami, słuchajcie, odnośnie Amigi. Tak więc ja to wszystko przygotowuję. Dzisiaj sobie jeszcze zrobię jakiś research, jakie są podzespoły, chociażby się kryją w tym A500+, jaki procesor, bo to jest ciekawe, jaka tam w ogóle jest pojemność, więc no wiadomo, to bazuje wszystko na emulacji, ale naprawdę fajnie śmiga. Dobra, tak więc rozpakujemy sobie te dwie paczuszki, Amiga jest, patrzcie co jeszcze otrzymałem, tutaj jeszcze nie mam, słuchajcie, drzwi wjadą w maju, więc elegancko, ale dostałem wycieraczkę, słuchajcie, od laserujemy.pl, laserujemy to elegancko, słuchajcie, wycieraczka, no nie spodziewałem się, dzięki, słuchaj, mordeczko, za takiego surprise'a, nie wiedziałem do końca, co mam w paczkomacie, więc no i to, o, tak mi się spodobało, że szkoda wystawiać wycieraczkę przed dom, więc ją
normalnie, tutaj będą drzwi, słuchajcie, wejście na drugie pięterko do Mania Klubu, elegancko, wiadomik, że trzeba buciki zdejmować i nie ma tutaj, wiecie. Tu jest takie podsumowanie, co zamierzam, nie było mnie chwilę, ale spoko, wracam, perypetie życiowe, ale no wiadomo, wszystko jest do przeskoczenia, aby zdrówko było, więc super, ja się jaram i co, wracamy do gry. Amigę, słuchajcie, zakupiłem w perfectblue.pl, możecie ją wyrwać w tam dobrej cenie, bo za 550 zł może być już u was, a cena sugerowana to jest 599 zł, więc 5 dyszek zawsze do przodu, no i przede wszystkim szybka wysyłka.